Witajcie panowie bardzo serdecznie na męskich medytacjach. Dzisiaj przed nami temat zaufania sobie samemu. Zapraszam. Panowie, chciałbym was dzisiaj zaprosić do tego tematu, który wynika z drogi samego Mojżesza, który kiedy słyszy głos Boga po przekroczeniu pewnej granicy mentalnej, nie tylko zewnętrznej, to słyszy w swoim sercu: zdejm sandały, bo stoisz na ziemi świętej. I to jest bardzo ważny element, który się odnosi nas samych. Dlatego, że co się stało w Mojżeszu? To się stało, że on w sobie samym usłyszał głos Boga. To nie stało się gdzie indziej. Być może ten krzew, który zobaczył, go sprowokował, ale głos Boga, jak tradycja cała kościelna pokazuje, słyszymy w sobie samym. A nas najczęściej, ja to mówię z całą odpowiedzialnością, nas najczęściej uczy się nie wierzenia we własne doświadczenia duchowe, tylko podważanie. Non-stop podważamy, nie dowierzamy to, że przede wszystkim my możemy usłyszeć jakiś kierunek, zrozumieć to, do czego mnie Bóg zaprasza, tylko ciągle żyjemy w takiej kościelnej, fałszywej pokorze, że nie, że to niemożliwe, to pewnie ktoś inny i tak dalej. Trzeba być pobożnym i pokornym jak Maryja. A tucież właśnie pokora Maryi wynikała z tego, że to, co się w niej stało, czyli objawienie jej Boga, to ona przyjęła i potraktowała jako prawdziwe, a nie podważyła. I teraz zastanów się jakby nad tymi rzeczami, które w tobie się pojawiają jako takie głosy nadające kierunek twojemu życiu. Właściwa postawa, właściwa wobec Boga, to jest: ja to podejmę. Jeśli to jest prawdziwe, to niech się tak stanie. A nie: ja tego nie zrobię, ja się nie nadaję, ja jestem za krótki. A tego nas uczą w wielu sytuacjach religijnych. Ale źle nas uczą. To, czego się można od Mojżesza nauczyć, to, że on przyjął ten głos. On był człowiekiem, który popełniał błędy, ale to nie był człowiek, który był zamknięty na wewnętrzny głos. Droga duchowa właśnie jest możliwa tylko wtedy, z całą świadomością i odpowiedzialnością mówię to, jest możliwa tylko wtedy, kiedy masz świadomość tego, w którą stronę wewnętrzne impulsy cię prowadzą. Niektóre trzeba odrzucić, ale przede wszystkim trzeba podjąć jakieś. Niektóre trzeba odrzucić dlatego, żeby nie przyjąć fałszywych, czyli żeby mieć miejsce na te prawdziwe, czyli to jest założenie, że ja mam, że mam iść za tym, co mnie pociąga w sercu, co jest jakimś powołaniem od Boga, że to jest realne, a nie ciągłe podważanie tego, że ja do czegoś się nie nadaję albo że to nie jest moja historia. Więc panowie, lekcja od Mojżesza na dziś to jest taka: usłysz to, co jest w tobie i zaufaj temu i zdejmij sandały przed tym, bo to, gdzie Bóg do ciebie mówi, to jest ziemia święta, którą masz nie negować, tylko ją podjąć. Więc bardzo was zachęcam dzisiaj w czasie medytacji. Zwróćcie uwagę, czy nie ma takiej przestrzeni w tobie, ziemi świętej, w której mówi Bóg do ciebie, którą ty przez fałszywą pokorę i jakieś bezsensowne uniżanie się omijasz i nie realizujesz tego, do czego jesteś powołany. Zapraszam.